19 stycznia wspominamy świętego Makarego Wielkiego, opata. Makary pochodził z biednej, pobożnej rodziny z Górnego Egiptu. Urodził się około roku 300. W młodości był pasterzem. Już wtedy pragnął zostać mnichem, ale rodzice zmusili go do zawarcia małżeństwa z kobietą, która zmarła kilka dni po ślubie. Niedługo potem rozstali się z tym światem jego rodzice. Makary miał wówczas około 30 lat. Poszedł za radą pustelnika i zamieszkał na pustyni Skete, na pograniczu Libii. Jego surowość życia i dar czynienia cudów szybko stały się znane. Wokół niego gromadziło się wielu uczniów, których przyzwyczajał do mniejszego trybu życia i osadzał ich w pustelniach. Miał dar prorokowania i zdolność czynienia cudów. Ludzie z bardzo daleka przychodzili do niego po radę. Około 340 roku został niemal siłą przez jednego z biskupów zmuszony do przyjęcia kapłaństwa. Chodziło o to, żeby pozostałym mnichom zapewnić stały udział we mszy świętej i możliwość przyjmowania komunii świętej. Walczył z herezją szerzoną przez Arian, za co został zesłany na jedną z egipskich wysp. Szybko jednak został uwolniony, bo nawrócił wszystkich mieszkańców tej wyspy na chrześcijaństwo i za jego przyczyną miały tam miejsce liczne cuda. Dzięki Bożemu objawieniu o swoim odejściu do domu Pana wiedział już 9 dni wcześniej. Zmarł około roku 390 w jego pustyni w Skete. Jego relikwie przeniesiono do Amalfi we Włoszech, gdzie znajdują się do dziś. Z powodu mądrości i świętości życia Makarego nazwano go Wielkim. Poza kilkoma modlitwami pozostawił po sobie prawdopodobnie 7 pouczeń, 2 listy i 50 homilii. Pisał o nim Palladiusz w Historia Lausiaca oraz Rufin w Historia Monachorum. Nic jednak nie wspomnieli o jego literackiej twórczości, którą przypisywała mu później tradycja, opatrując jego imieniem takie pisma jak 50 homilii duchowych, kilka listów, m.in. list do Synów Bożych. Obecnie autorstwo tych pism jest badane przez naukowców i nie zostało jeszcze definitywnie przesądzone. Uważany jest za szczególnego orędownika wyganiającego złe moce. W ikonografii święty Makary przedstawiany jest jako stary człowiek z siwą brodą i niewielką łysiną czołową, odziany w mniszy habit. Prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa. W lewej zazwyczaj trzyma zwinięty zwój, czasem z brodą do pasa i siwymi, spadającymi na plecy i ramiona, podwijającymi się włosami. Są też wizerunki, na których odziany jest w skóry, podobnie jak święty Jan Chrzciciel. Na nich też ma długie włosy i brodę do kolan, a ręce złożone w modlitewnym geście. Módlmy się. Boże, Ojcze Wszechmogący, spraw, prosimy, abyśmy także i my stali się godnymi kochać Cię najwyższą miłością, naśladując postępowanie świętego Makarego Opata, i abyśmy otrzymali nagrodę podobną do tej, jaką On otrzymał z odwiecznego źródła naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.